jesteśmy w centrum Gostyni. Stoi tutaj bardzo ciekawa figura kamienna, wykuta z piaskowca. Figura Trójcy Świętej na wysokim postumencie, w którego niszach, wnękach są trzy rzeźby świętych. Z przodu Matka Boska. Ale jeśli mamy do czynienia z taką kompozycją, gdzie u góry mamy Trójcę Świętą, to tym samym Matka Boska w cokole takiej figury nie może być Matką Boską Bolesną, bo nie stoi pod krzyżem. I tutaj artysta, kamieniarz, przyjął takie rozwiązanie, że pokazał nam tutaj Matkę Boską Królową. Królowa w koronie z berłem nawiązuje do takiego wyobrażenia Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, która ma u stóp kulę ziemską, księżyc i depcze głowę węża. To nie jest identyczne przedstawienie, ale mamy tutaj właśnie pod stopą Matki Boskiej rożek księżyca. Co ciekawe, ta Matka Boska w koronie i z berłem ma bose stopy. To jest takie rozwiązanie Matki Boskiej, bosonogiej, które widzimy na większości kamiennych krzyży przydrożnych w okolicy. Na szczycie tego postumentu Trójca Święta. Bardzo ciekawe rozwiązanie, ale nie jedyne w naszej okolicy, ponieważ przedstawienie Trójcy Świętej znalazło się też na figurach w Orzeszu, w Zazdrości i w Zgoniu. Czy ten sam autor wykonał wszystkie trzy rzeźby Trójcy Świętej, tego nie wiemy. Możemy postawić hipotezę, że ta Trójca Święta mogła wyjść z pracowni Karola Pokornego, który podobną kompozycję wykonał na potrzeby figury w Zgoniu. Ale nie możemy być tego pewni. Na warsztat Pokornego nie wskazuje rozwiązanie estetyczne, jeśli chodzi o rozwiązanie cokołu, rzeźby w cokołach, wsporniki pod stopami postaci świętych są zupełnie odmienne niż te, które stosował Karol Pokorny. Nasza figura jest kilkupiętrowa. To piętro najwyższe, czyli właśnie kompozycja złożona z trzech postaci Trójcy Świętej, trzon cokołu z trzema niszami, z trzema figurami świętych w tych niszach i postument, podstawa, gdzie na płycinach widzimy inskrypcję. Inskrypcja na głównym polu to jest cytat ewangeliczny. Na postumencie, na dolnym piętrze, mamy napis Fundator jest gmina Gostyń, roku pańskiego, czyli skrót RP, 1897. Napis ciekawy, składnia ciekawa, to jednocześnie pokazuje przeszłość Gostyni, która była samodzielną gminą przecież w tamtym czasie. Czas jest ciekawy, koniec XIX wieku. W tym czasie powstawało bardzo wiele podobnych obiektów i wszędzie gdzieś można domniemywać w tle takiej intencji jak modlitewne zamknięcie tego wieku XIX i zapewnienie sobie dobrej opieki boskiej w wieku następnym, który nadchodził. Przypomnijmy sobie, jak my sami przeżywaliśmy zmiany wieków z XX na XXI i wyobraźmy sobie pokolenie naszych pradziadów 120 lat temu. Oni również myśleli z niepokojem o tym, co ich czeka w wieku XX. I stąd jest prawdziwe bogactwo tego rodzaju fundacji właśnie z końca XIX wieku. Jednym z nich jest właśnie ten obiekt w Gostyni. Czyli mamy ważny punkt wskazujący tak jakby centrum gminy. Centrum gminy zostało tak jakby uświęcone poprzez wzniesienie tu świętego znaku tej właśnie figury. Warto obejrzeć przedstawienia znajdujące się na bokach cokołu, czyli we wnękach. Z prawej strony
mamy w niszy rzeźbę Michała Archanioła. Michał Archanioł z wagą. Charakterystyczne przedstawienie i ta waga jest atrybutem dla Michała Archanioła bardzo charakterystycznym. Po tej wadze rozpoznajemy postać świętego Archanioła. Z drugiej strony, z lewej, w niszy widnieje figura świętego Józefa z lilią. Trochę myli tam księga, którą on przyciska do piersi, ale lilia włożona w ręce świętego to jest wyraźny atrybut wskazujący na świętego Józefa. Mamy więc bardzo bogatą rzeźbiarską figurę, trzy nisze z trzema rzeźbami i bogatą kompozycję rzeźbiarską na szczycie figury. Warto zwrócić uwagę na zwieńczenie cokołu, który ma postać takiego jakby kapitela, kapitel z elementami jońskimi, z takim perełkowaniem na obwodzie. Właśnie tego rodzaju estetyczne rozwiązanie stosował również Karol Pokorny w swoich dziełach. No i stąd taki niepokój, czy to można uznać za dzieło Pokornego. Nie rozstrzygnie się tego, dopóki nie zostanie przeprowadzona pełna konserwacja obiektu z wydobyciem dolnych części cokołu, bo być może tam znajdziemy jakąś sygnaturę.